Siemanko, witam was w 32 odcinku z tej zagrajmy w Gothic Mroczne Tajemnice. Dobra, a teraz wczytujemy na zapis i idziemy tam do Tyrola zobaczyć, poszukać tej roślinki takiej. No i tą zręczność musimy jakoś zdobyć. Mam nadzieję, że jakoś spewni nam to on pójdzie. Może z zębaczami byśmy jeszcze spróbowali. Chociaż, że jak będę miał lepszą broń, to wtedy mogę z nimi powalczyć. Póki co, no to lipa raczej. U przemytników miałem wykonywać teraz zadania, ale tam jedno mamy takie zadanie, że po prostu, żebyśmy przynieśli pierścień Koretowi, a tam są szkielety, z którymi póki co nie mamy żadnych szans. No dobra. Chwila. Okej. No to idziemy tam, gdzie był Tyrol. Jeszcze mam nadzieję, że może, że napotkamy jakieś potworki. No, level nam pójdzie w górę. Mogę wam pokazać jeszcze taką jaskinkę bandytów, ale nie wiem, czy przez to misji później sobie nie zepsuję. Ale dobra, spróbować zawsze można. Tam znajdziemy kilka przydatnych itemków. Jakąś tam broń dwuręczną też. I ta jaskinka jest tutaj gdzieś. No. A tak na konwoje. Jakaś misja ta. Coś w tym stylu się nazywa. Tu jest gdzieś taka dziura. Chwilka. To jest tu. Jest. Już tam widzimy bandyta. No to może save przed tym. Bandyta nie bandyta, ale jakieś obrazy nam pewnie będzie zadawał. Dobra, łyknę miksturkę. Może mi śmiało iść. Jest jeden bandyta tylko. No to jednego bandytę to. Czemu nie? Jednego bandytę możemy. Nie, tu. Weź podbieraj z niego. Chwilka, dawaj wszystko. I co tutaj znajdujemy? Dwie skrzynki. Zaraz je zbierzemy. Jeszcze tego mogę zastrzelić. No z tą lokacją jest później związana misja. Jeszcze pożałujesz. Tak, tak. Chyba mnie nawet nie atakował, nie wiem, sprawdzę to. No, nie wiem, no po prostu go tylko pobiję może, zabiorę wszystko co ma, no i okradnę te tutaj skrzyneczki. A nie, jednak nas atakuje. Przynajmniej próbował. Dobra. O, to jest otwarte. 10 piwek. Przyda się. I skrzynia. Chwila, prawo. Lewo, prawo. Jeszcze pożałujesz. Jest. Mściwą stal mamy. 120 obrażeń. 5 tyola. 135 obrażeń. To jest już o wiele lepsza broń. Okej, no to broń nawet się siły nauczy. Wow, bandyta nam uciekł. Dziwna sytuacja. Może go. A dobra, zostawię go. Niech sobie gdzieś pobiegnie. Chłop. Ale mamy jeszcze lepszą broń, ale 5 siły nam brakuje. Jeszcze w ogóle punkcików będzie się nam przydało, żebyśmy broń dwuręczną się nauczyli. Ja tam czytałem właśnie o tej miksturze, tam co właśnie tam w ostatnim odcinku, tam miksturę Kazyłdy. No i to daje właśnie nam punkty nauki. Ja myślę, że stworzę taką miksturkę. Nigdy nie tworzyłem i jakoś przechodziłem na tym poziomie. Jakoś się obeszło. Z goblinami nam nie wyjdzie. Swoje obrażenia im zadajemy. Wow, zębacz na nas idzie. A to już niedobrze. Chwila, zapiszę. Nawet jeśli nas gonią. Tego blimy i drugie. Dobra. Zębacz. Nie no, z zębaczem to my szans nie mamy.
Te goblinki to jakoś zabiję na pewno. Wow. Ale się wydają. I tutaj wbiegnie, ulecie się jeszcze może. Na szybko. Żeby po prostu walka nam lepiej poszła. Dobra. Ale mrozi tych goblinów. No. 151 za jednego to nieźle. No, na kolejny zamierzony. Wow. No, jeszcze trochę ich jest. Ale już sporo zabiliśmy ich. Duży też jest już pozamierzanych. Dobra. Jeszcze tylko kilka nam chyba zostało. Wow. Nie no, 5, 6, 7. Dobra. Jeszcze ten. Jeszcze chyba jeden. No to tego to też. Już na szybko. Zdzielę. Co my tutaj mamy? Jagoda Teola. Może się nam do czegoś przydać. Nie wiem, co to jest za jagoda. Ale pewnie do jakiejś mikstury, jaki nam się przyda. Możliwe. Dobra, zbieramy wszystko, co tutaj jest. Jeszcze kilka maczuk. Szkoda, że tutaj goblinki nic nie mają. W gotiku dwójce mają to całkiem sporo tych przedmiotów czasem. No, czasem trochę złota. Czarne ziele. Ale nie wiem, czy ta miksturka na ten AV Blaze jakoś tak. Nie, Seraphis jest tylko. Jeszcze może obejrzymy się wokół Teola. Jagoda. No to jagódkę weźmiemy na pewno. To chyba tylko jagódka. Teola nawet nie zamierzam próbować swoich sił. Tutaj jest śmierć pewna. Nawet więcej niż pewna. Dobra, mogę zapisać. No nie wiem, no i teraz idziemy do tego alchemika. To już spróbujemy coś zrobić. Tutaj jest telekinezą. Tutaj pamiętam, gdzie gdzieś Diagrod był. Znacznie. O jest. Nam się musi udać to wziąć. Jest, jaki fuks. W ogóle. Dobra. Wow. Gonią nas. Dobra, chyba odpuścił. Przynajmniej mam taką nadzieję. No, no i teraz się uzdrowię, pójdę gdzieś tam dalej. Pójdziemy do tego alchemika. Coś tam u niego uważymy. Jakąś miksturkę. Nauczymy się czegoś. I będzie git. Podejrzany typek. Dwa zręczności nam do tamtego łuku brakuje. Ciekawe właśnie, jak on przypasuje się do naszej zbroi. I chwila jeszcze, jakie questy mi tutaj zostały. Poszukiwanie skarbów, no to z tymi skarbami się za niedługo zajmiemy. Wiem, gdzie w sumie są. W większości. No. No i jak mu wszystkie przyniesiemy, to dostaniemy jakiś bonus sam od niego. Ale to jest chyba drobne oszustwo, takim moim zdaniem, te miksturka z Zyldy. Nie wiem, nie wiem, czy tego właśnie użyję. Bo to nam sporo pomoże, na pewno. To wiadomo. No ale tak właśnie 40
1000 byłek za 30 punktów nauki opłaca się na pewno. Nie wiem. Zobaczymy, pomyślimy. Chwila, tutaj zapiszę. Jeszcze zdziebnem właśnie ten przepis jakiś zobaczymy. Mikstura siły, górski mech, tyrolest. Mikstura zręczności, czarne ziele i valeis. Tyrolest. Tyrolest tu chyba nie mamy. A tu? Dragot i twardzeń. O! Tego możemy stworzyć do całkiem dużą ilość. 7 miksturka siły. Chwila, ile mam tego? 3 dragoty. A twardzeń to mam 14, to tam. Dobra. Uważasz dla mnie jakąś miksturę? Jeśli posiadasz odpowiednie składniki. No. Napój siły. Esencja siły. Oto esencja siły. O. Teraz jeszcze dwie sobie uważamy, takie esencje. Będziemy już koksem. Nie powiem, trochę się przy tym zmęczyłem. Wróć za chwilę. Złaś mi z drogi, człowieku! No już. Uważasz dla mnie jakąś miksturę? Jeśli posiadasz odpowiednie składniki. No, mam. Oto esencja siły. Jeszcze jedną uważymy. Takie trzy esencje. No dawaj gościu szybko. Tutaj z powrotem. Nie powiem, trochę się przy tym zmęczyłem. Wróć za chwilę. I jeszcze jedną. No, alchemik. Uważasz dla mnie jakąś miksturę? Jeśli posiadasz odpowiednie składniki. No mamy. Wyciąg esencji. Nie masz odpowiednich Jak to nie Bywaj, ma? Bywaj, młodzie. Twardzeń mamy. Dragot 3? Co? Esencja siły. Chwilka. To jakieś... Z czego stworzyłem, ale nie wiem z czego dokładnie. To jednak nie jest ta średnia, co stworzyłem. To jest ta mała. Mieliśmy górski mech i tyrolest. Nie wiem skąd miałem to. Uwaga, jeśli po... No to teraz będą wyciągi. Oto wyciąg. Wyciągi siły. Test 3 stworzymy. Oto koksem większym się staniemy po prostu. Dobrze. Nie powiem tak. No, wstawaj gościu. Uwaga. Oto wyciąg. Kolejny wyciąg siły. I jeszcze jeden wyciąg siły. Sporo tego już będziemy mieli. No, dawaj gościu, wracaj szybko. Nie powiem trochę się. Dobra. Złaś mi z drogi! No, alchemik. Dawaj ten wyciąg siły. Ostatni już. To my zaszalejemy, będziemy mieli normalnie ze 130 siły. A to grubo. Już, moim zdaniem. Nie powiem trochę. Złaś mi z drogi! Chwilka jeszcze, może jakieś miksturki, może uważymy. Nie, no z tych to nie. Górski mech, tyrolest, czarne ziele i tamten valeis to nie mamy. Średnia Dragot i twardzeń, to już się uważyłem. 7 miksturka zręczności nie ma. 10 mocnych ziół, mała miksturka życia, no to... To byśmy mogli. A, i 8 mlekowych ziół. To nie wiem. A średnia to jest 20 i 16. I 4 kościanki. A średnia miksturka ducha, to zaraz zobaczymy na te składniki. Krycie ziele, okowe ziele tylko 3. Kościanka 5. Tam co było? 4 psianki, 10. No to małą miksturkę ducha możemy co najwyżej. Ale dobra. Póki co wypiję te nasze napoje siły.
jak nam siła podskoczyła. I na zaraz sprawdzimy, jakim koksem jesteśmy. 131 siły. To jest to. Teraz spróbujemy uważać te miksturki, te, o których mówiłem, te właśnie. O! Większy ekstrakt z rudy. Nie wiem, mamy 80 chyba 8 tysięcy było rudy, nie wiem. Zaraz sprawdzę. 4 tysiące było rudy chyba. Chyba, nie jestem pewny. Bo to może jakoś tak najechała liczba na siebie. Dobra. No teraz taki bóg jest. Dlatego musimy wczytać i znowu tak. No uważymy, zostawimy jak... mi się zdawało, że mieliśmy 40 tysięcy. Więc uważymy tak z 3 miksturki. Jeszcze te dwie miksturki uważymy. Dwie miksturki po jeden punkt. No żeby już tej zręczności się nauczyć. Żeby była. Po prostu. No to nieźle całkiem. Nam będzie szło. Kowalstwa byśmy się również musieli nauczyć. Ale teraz to w broń dwuręczną planuję władować. Chwila. A no właśnie. Miałem tutaj te miksturki robić. Dobra. Jeszcze jedno. Dawaj, Bezi. No, trochę tutaj zrobimy jednak w tym odcinku. Będzie jakiś postęp, progres. Ale tak jak mówiłem, nigdy jeszcze nie tworzyłem takich miksturek, jak grałem. I jakoś dawałem radę po prostu przychodzić. Nawet na tym trudnym poziomie. Dobra. Tutaj mamy te napoje. No to ciśniemy do starego obozu. No tu jest 20. Zaraz pójdziemy się przykimasz gdzieś. Żebyśmy tak po cienku nie łazili tutaj. No po prostu jak jest jasno, więcej oczywiście widać. Lepiej mi się nawet wtedy biega. Chwila, jakiś lag. O, a to koncert się ładował. Witaj. Dawaj tą zręczność. Jeden? Jeden. Umiesz tak, wróć. Trzymaj się. Dobra. Chwila, założyłem ten łuk jeszcze muszę założyć. Łuk się przykomponował. Fajnie. Fajnie wygląda w ogóle. Ten łuk. Mamy jeszcze topołek. Ale z topołekiem będziemy tym latać dopiero jak się nauczymy. W ogóle lać tą bronią dwuręczną, bo tak to jak cioty. Chwila. Do obozu przed kopalnią. Tutaj gdzieś jest strażnik taki, co może nas nauczyć. I do niego właśnie pójdziemy. Nie pamiętam tylko jak on się nazywa, chyba Baed. Tutaj gdzieś jest jego chatka w środku. Jak mnie to nie dotyczy. Tutaj chyba. Jest. No wiem, zapiszemy. Teraz spróbujemy zrobić tak, żeby stracić jak najmniej punktów nauki, a nauczyć się tak do 60 jakoś. Chwila, trzeba wydudnić wszystko. Mam już dość tej paplaniny. Mam już dość tej paplaniny. I git. No to nie wiem, tak. Najpierw 4 się nauczę. Ale te piwko mogę wziąć. Fajnie. Chwila, jeszcze masz tu jakieś piwko? Widzę, to jaki nazwa? No i żóweczka. I żóweczka też dobra. I to tyle. Dobra. No to... Dobrze, a więc zaczynajmy. Po pierwsze, trzymaj miecz nieco wyżej.
Po drugie, wyprowadzaj cię z góry i staraj się nacierać do przodu. Po trzecie, staraj się używać różnych ciosów, tak, aby zaskoczyć przeciwnika. Mm-hmm. Na razie to tyle. Ludzie zawsze gadają. Jeden i teraz po pięć. Tylko zachowaj to dla siebie, czemu oni nie powinni wiedzieć. O, wzrosła. 24, ale dalej brak. To jeszcze się muszę nauczyć. Dobra. Jeszcze trochę. To nie mój problem. 49 mamy jeszcze. To dobra. 49. 50, 9, 60. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Mamy jeszcze 19 punktów nauki. Jeszcze jedna miksturka byśmy musieli taką stworzyć. Normalnie. I byśmy mogli się nauczyć kowalstwa. Pierwszy stopień. Chyba tak zrobię. To znowu do tego alchemika musimy tyrać. No to jeszcze zapiszę. Może. No i będziemy ogólnie zaraz szukać tych skarbów, jak mam starszy czasu. Ile tam już nagrywam? 18 minut. No. Kowalstwa się nauczymy u przemytników. U tego kowala. W ogóle jak siekamy już. To jest to. Nieźle, nieźle. Jeszcze no, tym toporkiem. Byśmy się musieli nauczyć ostrzenia mieczy. To jest bardzo przydatna umiejętność. Dzięki niej właśnie idzie dużo zyskać. Dobra. Zębacze. Może spróbujemy swoich sił już z zębaczami. No, trochę siły już mamy więcej. 131. I w ogóle mamy lepszą broń. Chodź. Nie no, z dwoma to nie mamy szans, wiadomo. Ale z jednym może. Nie wiem czemu bez nie biega z tą bronią tak szybko. Chwilka. O, teraz biega z tym. Szybko. Ale z tym tak wolno. Może założę tą broń jeszcze raz. O, nie. Kurde. Chyba pierwszy bym musiał założyć jeszcze raz. Wow, zębacz. Znienacka by nas przeatakował. Gościu, odwal się. Dobra. Jest git. To możemy włożyć ten łuk nasz. I co, biegamy na szybko? No. I biegamy na szybko z topajkiem. Broń wojennej już raczej nie będę się uczył. Bo nie potrzebujemy. Broń mamy taką i już machamy dobrze. Tam chyba później, jak się będziemy jeszcze, byśmy jeszcze uczyli, to normalnie tak jakbyśmy mieli wojownika. Wojownika bronią jednoręczną. Czyli takie na boki, takie jak w Gothicu 2. Normalnie. I takie do przodu to kombo to mieliśmy jak nosiliśmy tam ostrze chwały. No. Jeszcze jakie mamy misje w ogóle? Almanach. Lekalon. A to kto księga? Ekwipunek się kacza. Jeszcze parę dawnych. No to tajemnicze mita. Co się dzieje na bagnach? Przejście do obozu. Przyjęcie, a to nie. Dobra. Trochę tych zadań jeszcze mamy. Co prawda. Kilka z nich na pewno wykonamy. Może nie teraz, ale prędzej czy później weźmiemy się za te misje wszystkie, które będziemy w stanie.
No tam jednej nie może będziemy mogli zrobić ten, ta pomoc jego, bo Paczo już nam zabili. Po prostu Jaszu go zerze na tym poziomie. Tak już jest niestety, bo potwory są silniejsze od ludzi. No. Dobra. Uważaj tą miksturkę. No. Dobra. Rudy już w ogóle chyba nie mam. Ruda 600. Kiepsiutko. Multiteleport oczywiście. Obóz przemytników. Gdzie jest ten kowal? Gdzieś tutaj pewnie jest. Otwórz tę cholerną broń! No już, już. Spokojnie, spokojnie, wygrasz. Masz szczęście. Ucieka nam. O jest, usiadł. No to weźmie gościu na łódź. Właśnie, nie wybiłeś, byłem go jeszcze. Te mikstryki. Trzeba dziabnąć. Pomogłeś mi w opresji, przyjacielu. No. Więc jeżeli zechcesz, mogę nauczyć cię kowalstwa. Nauczę cię też, jak wykuwać dobre miecze, zarówno ze stali, jak i z magicznej rudy. Dobra. Więc jak będzie? Kowalstwo da się. Pewnie, że to. O, jeszcze plus 500 doświadczenia i nowy spis. Słuchaj więc uważaj. Przede wszystkim, aby móc coś wykuć, potrzebujesz kowadła i kowalskiego młota. No to pewne. Mam kilka zapasowych, więc mogę ci ten podarować jako cechowy symbol. W porządku. Masz już narzędzie do pracy. Teraz musisz wiedzieć, co jest ci potrzebne. A więc jak już wykujesz ze stalowego pręta ostrze, to musisz odpowiednio uformować je na kowadle. To nie jest trudne, ale trzeba najpierw trochę poćwiczyć. Prawdziwi mistrzowie potrafią tak obrobić głowę, że na miękki i elastyczny rdzeń nakładają warstwami twardy metal. Takie miecze, wbrew pozorom, są dużo odporniejsze i ostrzejsze niż zwyczajne ostrze. Warto też pomyśleć o zbroczu, gdyż podchudzi ona wagę miecza i sporo jej przyspieszy. W sumie, niezwykle ważną dla szermierzy cechą miecza jest odpowiednie ustawienie środka ciężkości, ale myślę, że z czasem załapiesz, o co chodzi. A teraz zdradzę ci dwa przepisy na dobry oręż. Żeby wykuć dobry, długi miecz, potrzebujesz tylko głowy i stali na obróbkę krawędzi. Wprawny kowal, jeżeli jest dość silny, upora się z takim mieczem w kilka chwil. Jeżeli chodzi o miecz wykuty z magicznej rudy, to jest już trudniej. Przede wszystkim, oprócz ostrza, potrzebujesz też około 100 bryłek. A, 100 bryłek to. Ta technika wymaga od ciebie pewnej zręczności. Malutko. Podczas przykuwania ostrza nakładasz na mnie warstwami magicznej rudy. Kompozycja może piękna nie jest, ale daje odpowiednie. To już chyba wszystko. Więcej nie mogę cię nauczyć, bo zrobiłbyś mi zbyt dużą konkurencję. Ale może jak spotkamy się kiedyś na kontynencie, to wtedy pokażę ci, jak wykuć prawdziwy oręż. Dzięki, bywaj. Bywaj, przyjacielu. Aha, zapomniałbym o czymś ważnym. Dobra. Praca kowalska jest bardzo ciężka i żmudna. Ale nie zdziw się, jak po jakimś czasie wzrośnie twoja siła. Jak widzisz, bycie mieczy jest najlepszym ćwiczeniem na przyrost siły. Już mamy 130. Powodzenia, kowalu. Więc nie jest źle. No dobra, spoko. Szybki sejwik. Na pewno nie zaskoczy. Udajemy się teraz do kowala. No? Nie mam many. Tej many mamy jest też nie mało. Gdzie bym się tutaj udał? Teraz. Chyba do nowego obozu się udamy. Nie, nie do Satyraca. Stąd tutaj to my w ogóle idziemy. Tutaj udzieje bugu niestety. Delayed. Tutaj jest gość, co ma, jakiegoś buga gdzieś tutaj gdzieś. Gdzieś tutaj gdzieś. Dobra. Ma takiego buga gość po prostu, że siekamy go i ma pełno tego. Nieskończoną ilość. O, ten najemnik chyba. Zez wam spróbuję to pokazać. Gość ma po prostu niewiarygodną ilość stali. Schowaj broń. Heh.
No ja się wam tego nie pokażę teraz. Wow. Wcisało się tak jak będę do pełna i później wróciło. No, dawaj. Jeszcze kapkę. Jest. Dobra, no i zostawiamy typa w spokoju póki co. My idziemy do Kowala. Pochwalić mu się, że nauczyliśmy się kowalstwa i on tam będzie nas mógł nauczyć ostrzenia broni. To się ta umiejętność jest niezwykle przydatna, cenna. Dzięki niej właśnie podjasujemy sobie nasze ostrze. Nie wiem czy topojek też będziemy mogli. No, no i nie wiem, chwilkę, będziemy mogli chyba też wzmocnić ten pancerz, co mam na sobie. Tam za, nie wiem, za 20 byłek chyba. 20 tysięcy? Nie. Smoczy pancerz będziemy u niego mogli później, kiedyś. Jak się będziemy uczyć u niego wszystkiego. No. Kowal. Ups. To zepsułem chyba. Nie wiem, nie mamy u niego żadnej opcji dialogowej. Nie wiem czemu. Dobra, to mu zostawimy. Kowal, Angaj. Poznałem dwa przepisy, a to nie. No to mam misję taką? Dobra, no to spróbujemy coś wykuć. W takim wypadku może skończymy tą misję i coś będzie. Napój z jody. Jeszcze pożałujesz. Nie wiem gdzie ten przepis jest. Co tam ten mi dał? Chwila. Nie, może tu na kowadle od razu się robi. No kowal. No już! Zejdź mi z drogi! Nie denerwuj się tak. Nie mamy. U ciebie nic. Zapisałem już tutaj w obozie. Będzie lipa jak zwaliliśmy sprawę. Dobra, to najpierw wsadzamy tutaj ostrze. Później... Nie, najpierw je. Na kowadle. Nie, na kowadle już coś wykuwamy. Przekuj wszystkie rozgrzane pęty. Przekuj, dobra. Wykuj długi mecz. Wykuję ci dwa zręczności. What? Może jak nauczymy się tego, to coś dostaniemy. Ale to musimy ściągnąć jakiś pierścień. O, większy pierścień niezwyciężności. I na pewno jakiś mamy pierścień, coś daje nam zjętność. O, jest. Dobra. I wykuję ten długi miecz. Dobra. O, doświadczenie plus 20. No podskoczyło od razu. Co my tutaj mamy? Tego pierścienia musimy poszukać teraz. O, dobra, jest. Nie potrafimy ostrzyć mieczy niestety. A szkoda. Nie wiem, ten albo się zbugował, albo coś. No już! Zej! Bo powinno być jakaś rozmowa z nim. A to kiedy indziej może do niego jak przyjdziemy, to do nas sam zagada. W ogóle ja się zawsze uczyłem tego kowalstwa przed tym jak dla niego zdobyłem tą mściwą stalę, to może dlatego. Dobra, to ciśniemy i zaraz skończymy ten odcinek. W sumie mamy naszą broń już. Dobra. Ale nie wiem, nie jestem pewny, czy to jest jedyna osoba, która uczy tego. Dobra, musimy się udać do jakiegoś handlarza najlepiej. No byłek nam się trochę by przydało. Jakieś zadanko by się wykonało. Pójdziemy do Kowalowy, no tam jest taki gość, co mam po prostu do sprzedania nieskończony zbiórek rudy. U niego byśmy mogli na Bugu zdobyć ten byłki rudy, ale nie będziemy tego robić. My zrobimy, będziemy zdobywać
naturalnie, w naturalny sposób te byłki, a nie na bugu. No dobra, więc ciśniemy. Chyba, że byśmy poszli na arenę. Nie wiem, teraz byśmy nie mogli pójść chyba na arenę. Ale zaraz skończę ten odcinek już, bo trochę długi się robi. Mamy 14 poziom. No to już 32 odcinek. Poszukiwanie skarbów. Chwila, zobaczę ile już nagrywam. No, z 30 minut już będzie. Dobra. No to jeszcze przejdziemy się kawałek może. I zaraz skończymy. Chyba, że jeszcze byśmy spróbowali z tymi zębaczami. Bo teraz chciałbym się udać do tego typa. Udamy się najwyżej do obozu łowców, bo tam po prostu z tego obozu już będziemy mogli śmiało iść w miejsce, gdzie są te ukryte skarby. I tutaj mamy też grę w kości, na której może się trochę wzbogacimy. Obóz przemytników, obóz orków. Orkowe ziele nam się przyda, więc je zbiorę. Ciekawe, kiedy już będziemy takimi koksami, że orków normalnie będziemy zabijać. Na pewno nie teraz. Ja zapiszę, bo tutaj groźnie się robi. Byleby nas nie zabiło. Jeszcze ten jeden. Że chciałeś pomóc mi w wydostaniu się z tego wszawego miejsca. Nie ma sprawy. Co prawda jeszcze nigdy nie udało mi się zrobić Walkira Falona, ale zawsze warto spróbować. Mam dla ciebie propozycję. No mów. Jeżeli to kolejna próba ucieczki, to może tym razem... Nie, bez obawy. Na razie Walkir dość skutecznie wybił mi podobne pomysły z głowy. Poostrzył sobie przez jakiś czas miecze, to znowu przyjdzie mi ochota. Ale teraz chcę ci zaproponować małą rozrywkę. Polowanie na orki? Ty byś tylko jedno robił. Nie, miałem na myśli grę w kości. Co ty na to? Pewnie. Pewnie. A co można wygrać? Zasady są proste. Siadasz przy stole i rzucasz kośćmi. Tu masz kości do gry. Możesz obstawić tyle, ile chcesz. Dobra, jak będziesz gotów, to wróć do mnie. Zejdź mi z drogi! Zaraz spróbujemy swoich sił. Wiem, że ten walki ma strasznie dobry miecik. Tylko my go nie odbierzemy mu chyba. Jeśli szukasz? Niestety. Nigdy więcej tego nie próbuj. Jakoś jeszcze okradł, spróbowałbym to okraść, te miejsce. Śpiwór gdzieś tutaj, wiem, pamiętam, że jest. W tym łozie, że po prostu... Klikamy na ten śpiwór i... Już tam... Do tego. Chwila, tutaj musimy usiąść, żeby zagrać z nim w kości, tak? Nic z tego? Ciekawe czemu?
Pewnie jeszcze nie usiadł, to dlatego. Nie wiem, może zapiszę przed tym i spróbuję. Okaż to. To co oni tutaj mają. Dobra. Kurde. Prawo, 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 lewo, 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 prawo, lewo, prawo, prawo, nie. Aj. Swój kod. Kurde. Wielki ten kot. Kurde, no nie wierzę w to. Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, lewo, lewo! Yeah! Lewo! Kurde, no nie wierzę w to. Chwilka, ja tutaj zapiszę. Dobra, ja mam już długopis i karetkę. Trzeba spróbować. Prawo, 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 lewo, lewo. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, lewo. Prawo, 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 lewo. Prawo, chwilka, dopiszę. Prawo. Dobra. Zaraz może to otworzymy. Lewo, prawo, 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 jeszcze jedno. I zaraz pewnie lewo. Podaję ten kod. Prawo. Dobra. Ciekawe, czy warto w ogóle. Ciekawe, co tutaj się znajduje. Nie wiem, ale kot jest sprawy. To już kot... właśnie w gili złodziei. O, jest w końcu. Nie jest taki długi. 32,74 zdaje, gorszy jest. Kusza, rzeźnik, miecz demonów, kilka miksturek. Nie jest źle. Teraz druga skrzynia. Wow. No, drugiej skrzyni to my raczej nie weźmiemy. Już się skapnął. Dobra, no jeszcze chyba tą będę musiał otworzyć, żyć, ale dobrze, już ten kod mam zapisany chociaż na kajetce. Ale bierzemy wszystko. Możemy zapisać. Teraz nie wiem, czy to się w ogóle da otworzyć. To tutaj, to obok. Wow. Wiem, że się zaczyna na lewo. I da się otworzyć, ale no, będziemy chwilki potrzebować do tego. Prawo, lewo, lewo. Następnego razu już raczej nie będzie. Nie wiem, już chyba przestanę. Jeszcze raz spróbuję tą hamę otworzyć. Po prostu zostawię go jakoś. Mógłbym też sprowadzić kilku orków. I jakby... Z tym gościem gadaliśmy? Nie. Jak masz choć? Nie, chyba ty gadaliśmy. Trafix.
Chcę zagrać, o. Dobra. Skoro możemy już z nim zagrać, to zagramy. Chcę zagrać. To świetnie. Dobra, kości już masz. Teraz obstawiamy. Wybierz, ile chcesz przegrać. Hehe, ja postawię tyle samo. Zwycięstwo zabiera kulę. Stawiam 500 bryłek. Cholera, trafił mi się wielki szół. Musisz mieć wielkie jaja, skoro chcesz aż tyle przegrać. Dobra, dam tyle samo. Jak przegrasz, ja zabieram kulę, czyli 1000 bryłek. Idź usiądź przy pniaku i rzuć kośćmi. Zobaczymy, kto ma dzisiaj farta. To nie ryzykuję, nie ryzykuję. Jak to się mówi? Chwila. Rzuć kośćmi. Jest, wygraliśmy. Rzuciliśmy 3 oczki, on tylko 2 oczki. Uuu. Yeah, wygrana jest. Normalnie. I to ja rozumiem. Ale ta skrzynia mnie bardziej interesuje. Dopóki chyba nie połamiemy wytycha, to walki się nie przyczepi. Chodź, że... Od razu się do nas przyczepi. Przynajmniej na strzała nas nie ma. No. Może mamy jeszcze jakiś sen, albo jakieś tego typu zaklęcie. To bym puścił na niego. A jak nie mamy, no to skończę ten odcinek po prostu. Mamy sen. 7, sen. Chwila. Teraz jest ten moment, żeby otworzyć skrzynię. Lewo, prawo. Lewo, lewo, lewo. Lewo. Prawo, lewo. Prawo. Co to było? Prawo, prawo. Lewo, lewo, lewo. Trzy razy lewo, prawo. I teraz już nie wiem. Najwidoczniej już mamy trochę kodu. I zaraz może nam się uda w końcu to otworzyć. Ale tam coś musi być wartościowego, skoro się do nas przyciepia. A więc sen. Zaraz zobaczymy, czy warto. Z lewo i prawo. Bimbe. Co to było? Jeszcze jabłuszka trochę mamy. Dobra, chyba nie mam do nas problemu żadnego. No. Dobra, chociaż tyle. Ten gość ma taki chyba sam łuk jak my. Aha. To spoko. Dobra, i na tym zakończymy ten odcinek. To był odcinek 32. No to na razie.